Zintegrowany wzmacniacz firmy Luxman, model L58A. Dość taki już, powiedziałbym, rzadko spotykany egzemplarz. Bardziej popularne są to modele L55A. W teorii sprzęt sprawny. Troszkę tu coś obciera, trzeszczą przełączniczki, trzeszczą potencjometry, dosyć brudny. Można się tam dokładnie przyjrzeć, no to znaleźlibyśmy jakieś tam na przykład na tych przełącznikach korozję. Metalizacja tych gałek już jest taka pokryta śniedzią. Wszystko trzeba rozmontować, wyczyścić, wypolerować, wyczyścić przełączniki, wyczyścić potencjometry, sprawdzić kondensatory. Wzmacniacz jest 100% w oryginale, nigdy nie był rozkręcany, naprawiany i modyfikowany. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ leży u mnie jakieś 5 lat. Jeszcze do niego tak naprawdę nie zajrzałem. Nawet go teraz już nie podłączam, nie testuję. Wzmacniacz, tak jak wspomniałem, sprawny, działający, sprawny. Oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby sprzęt, który ma prawie 50 lat, był idealnie sprawny. Nawet jeżeli byłby przechowywany w sterylnych warunkach, w kartonie i tak dalej, zawsze pewne elementy mogą ulec zestarzeniu i zawsze będzie wymagał reanimacji. Mogę przyjąć, że jest prawie zewnętrznie stan gabinetowy. Oczywiście byłby gabinetowy po drobnym przetarciu szmatką. Standardowy system mocowania drewnianej obudowy do ramy wzmacniacza, czyli podkładki duże takie z pazurkami i duża ilość wkrętów. To jest stosowane przez bardzo wiele firm japońskich, najczęściej Sansui, Luxman. Wysuwa się taki później egzemplarz do przodu. Mam nadzieję, że tak jak wspomniałem, nie jest ten wzmacniacz już modyfikowany, czy nie były podejmowane jakieś próby naprawy. Im mniej było zaglądane do środka, tym lepiej. Teraz mam Sansui w renowacji AU666, w którym kompletnie jeden kanał został pozbawiony oryginalnych tranzystorów. 7 na 9 tranzystorów jest po prostu wstawione na sztukę. No ale oczywiście wzmacniacz, wiadomo, grał i był w stanie gabinetowym, bo rzeczywiście był bardzo ładny stan zewnętrzny. No parę kilogramów waży. Jeszcze takiego egzemplarza nigdy nie robiłem. Już to wygląda na to, że to już są lata jeszcze 70., ale wydaje mi się, że to może być już końcówka lat 70., bo zastosowano na przykład przedłużacze do przełączników. Wygląda ładnie. Tu wygląda mi to na sekcję zasilania. Tu jest chyba sekcja, nie wiem jaka, muszę się z tym dokładnie zapoznać. W środku zarośnięty, tranzystory mocy w obudowie TO3, kondensatory ładne, elektrolityczne, duże, ale niskoprofilowe, bardzo niskie. Jeżeli będzie konieczność wymiany tych kondensatorów, to obawiam się, że jest to mało realne, żeby je zakupić gdziekolwiek, oczywiście w takich wymiarach. Tylny panel, wszystkie złącza RCA i uzimienie pozłacane. Tu pewnie jest tak, tu jest selektor napięcia zasilania. No to cóż, trzeba zdjąć panel przedni i zacząć rozkładać ten egzemplarz. To jest tak jak w C5000A, te przełączniczki.
Rama niezbyt stabilna. Po wyjęciu z pokrywy cała się wygina. No, mogliby tu jednak troszkę zrobić jeszcze dodatkowe jakieś wzmocnienie, żeby to było bardziej mechanicznie stabilne. No ale na to już nie ma wpływu. Przystępuję do rozkładania. A już się cieszyłem, że będę pierwszy, ale nie jestem pierwszy. Proszę bardzo. Już agent psikacz był tutaj przede mną. Tak to mniej więcej wygląda. No nie rozumiem, nie rozumiem, czy bez tego cholernego środka do naprawy potencjometrów czy przełączników nie da się już nic naprawić i zrobić. Pływa. Wszystko utopione. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak się go rozmontuje. Ile tego badziewia tłustego dostało się do przełączników. Nie wiem. Przerażenie mnie ogarnia, powiem wam, że to wszystko to jest jakaś porażka. Porażka. Gdzie się nie dotknąć, to przynajmniej wobec jest ten badziew. I to są elementy metalizowane, które powinny być ładne, błyszczące. Teraz trzeba je... O, podrapałem, zaczyna się w tym miejscu troszkę błyszczeć. Trzeba je teraz całe, te nasadki przełączników, pastą polerską wyczyścić. Gałki brudne, jak można zauważyć, wszędzie siedzi syf, zamiast być ładne, błyszczące, do mycia. No i to są takie detale, które trzeba w każdym takim urządzeniu starodawnym wykonać. Każdy woli mieć ładny, czysty sprzęt, niż jakieś śmierdzące i oblepione coś. Przynajmniej takie jest moje zdanie. No. Każdy robi tak, jak umie. Teraz tak, z tyłu mamy jakąś osłonkę gniazd zewnętrznych, jak również wyjście do selektora napięć zasilania. Zawsze trzeba takie napięcie przełączyć na 240 V. Rozkręcam wszystko po kolei do mycia, tak żeby było czyste i wymyte wszędzie, a nie, że ktoś kiedyś później odkręci jakiś element i powie: o, tutaj siedzi jakiś brud albo zwłoki pająka. Wszystko trzeba wyjąć, wyczyścić, choćby nawet na takim, na takiej kostce. Już inaczej wygląda. Oczywiście to jeszcze będzie umyte. Takie detale, na które ja zwracam uwagę. I na pewno, jeżeli ktoś taki wzmacniacz ma, będzie czysty, ładny, to będzie cieszył oko. Sporo przełączników, sporo potencjometrów, czyli pracy będzie bardzo dużo. Nie zakończy się to na pewno na jednym albo dwóch dniach, ale zajmie to zdecydowanie więcej czasu. Często jeszcze można takie kondensatory papierowe, tutaj są, do tłumienia jakichś przepięć sieci. One z reguły występują na bezpośrednio na napięciu sieciowym i to obligatoryjnie trzeba wymienić. One mają popękaną obudowę, czasami są już, dostały już taką ilość energii, przepięć wytłumiły tyle impulsów, że czasami są już porozrywane, popękane. W ekstremalnych przypadkach zdarza się, że tylko zostają nogi z tych kondensatorów, reszta gdzieś wystrzeliła i lata w środku urządzenia. Też proponuję od razu takie kondensatory wymienić i robię to w standardzie. Cały tor audio, do głośności mamy potencjometr Alps czarny, to jest chyba RK40, ale w obudowie aluminiowej, czyli już taka półka wysoka. Jest to potencjometr liniowy, ponieważ nie pstryka, ale jakoś dziwnie się zachowuje, nie ma gałki. Coś z niej jest nie tak, jak słychać. Do rozbiórki, do naprawy.
Żarówka nawet nie wiem, czy jest dobra, chociaż możemy to nawet sprawdzić. Żarówka jest niesprawna. Nie świeci. No tak, wzmacniacz ogólnie grał. No i żarówka będzie do wymiany. Prawdopodobnie jest to taka sama żarówka jak do modelu na przykład L510, L530, L525. Mam takie żarówki, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tranzystory mocy są firmy Hitachi. No jak widać, trochę kurzu po tylu latach jest to możliwe, ale wzmacniacz nie jest od osoby palącej, dlatego że nie jest pokryty żółtym nalotem i to jest bardzo duży plus, dlatego że ten zapach, ten tytoń papierosowy, dym osiada, wgryza się w izolację przewodów, wgryza się w laminaty i nawet po bardzo dokładnym wymyciu dobrą chemią i tak zapach pozostaje. Tak wygląda nasz Luxman po około 20 minutach rozkręcania. Dość złożona konstrukcja, powiem. Do płytek, żeby się dostać do czegokolwiek, trzeba wszystko rozkręcić. Całość jest na połączeniach owijanych lub lutowanych, więc rozłożenie tego nie należy do najprostszych czynności. Plus jest taki, że ta magiczna chemia do psikania była tylko pomiędzy szasi a panelem przednim. Czyli przełączniki, potencjometry, wszystko jest suchutkie, nic nie jest tutaj wytłuszczone, wybrudzone, nie ma żadnych oznak korozji spowodowanych chemią. Wzmacniacz jest wykonany na tranzystorach MOSFET. Odkręciłem również cały radiator, ponieważ w innym przypadku nie ma możliwości dostania się do tej płyty. Tu trzeba wymienić parę elementów, wymienić przekaźnik, wymyć, pewnie poprawić jakieś zimne luty. W związku z tym zespół tranzystoru z radiatorem musiał zostać usunięty. Przy okazji zostanie to wszystko wyczyszczone i wymieniona pasta termoprzewodząca, która już jest praktycznie skawalona. Jak widać, kondensatory duże, to jest chyba FI63, ale wysokość też jest 60 parę. Bardzo trudne kondensatory do zdobycia. Nie widzę na razie, jaka to jest ich wartość, tych kondensatorów, ale pewnie do tego też dojdę. Mam dziś takie kondensatory, 15 tysięcy mikrofirmy Elna. Taka bardzo limitowana seria. Ale mam na 63 V, a tu są jakieś na 80 V. Teoretycznie można by dać troszkę wyższe, bo miejsca jest jeszcze dosyć dużo, ale to się okaże przy pomiarach, jaką one mają pojemność. Ile z nich jeszcze można wycisnąć. Teraz tak, tu jest jakaś płytka, nie wiem do czego ta płytka służy, ale wygląda to na jakiś fragment zasilacza, ponieważ mamy dwa bezpieczniki. Teraz, żeby się do tej płytki dostać, cokolwiek tutaj wymienić czy polutować, trzeba ją również odkręcić. Tutaj jeszcze są dwa tranzystory. To jest chyba obudowa TO247. Tu są śrubki, przy pomocy których jest przykręcone, są przykręcone do tej właśnie obudowy. Kupa drutów. No i oczywiście standardowa procedura, tego nie ma jak wyrwać, to już zrobiłem parę razy. Łącznik sieciowy będzie do wymiany, ponieważ ułamałem z niego końcówkę. No ale mam trochę tych włączników, więc nie stanowi to problemu. Założę nowy, ten już pewnie może mieć też styki nadpalone. Ale nie jest to akurat w tej chwili istotne. Trzeba trochę ostrożnie z tym całym bałaganem. Ktoś może powie, jak ja mogę to w ten sposób traktować. No, katastrofa, prawda panowie i panie? Katastrofa, no ale jak to robić? No trzeba, jakoś trzeba to robić, tak? Tu prawdopodobnie w tym miejscu znajduje się przedwzmacniacz gramofonowy. Cały jest zaekranowany blachą aluminiową. Całość do rozkręcenia, do wyjęcia, do wyczyszczenia. Pomiar kondensatorów elektrolitycznych. Wzmacniacz wygląda na bardzo mało wypracowany. Praktycznie nigdzie nie ma żadnego śladu wygrzania. Nic. Cała płyta tutaj od spodu jest identycznego koloru. To jest bardzo, bardzo dobry objaw. Brak miejsc wygrzania obwodów drukowanych. Czyli bardzo mało używany. No u mnie ten wzmacniacz leży minimum 5 lat. Minimum. O, tu już kondensatory papierowe, takie małe, również
obudowy popękane, one są do wymiany. 1, 2, w sumie 3, bo aha, tu mamy tak. 1, 2, 3, 4 przy włączniku sieciowym też obudowy popękane. Już jest po nich praktycznie. One są sprawne, ale lepiej je wymienić profilaktycznie. No i jeszcze jest 5 tutaj przy wyjściu zewnętrznym na zasilanie sieciowe. No, obawiam się, że będzie tu sporo pracy. Szczególnie, że nie można tutaj sobie takie płytki wyjąć, odsunąć gdzieś na bok, żeby było łatwiej ten sprzęt naprawiać. Ach, można to wyjąć, wypiąć ten element przełącznika. O, już jest łatwiej, już jeden dyndalec mniej. Tak to wygląda. To jest chyba wyjście słuchawkowe. Teraz, zanim przystąpię do jakichkolwiek prac, całość trafi do mycia. Jak na razie się troszkę przykurzyłem od tego złomu. Po umyciu będzie już łatwiej. O, i tu mamy jeszcze jeden taki przełącznik. Tu jest praktycznie jego tylko i wyłącznie sam przedłużacz. Też można go wypiąć. Czasami tak bardzo się nawet nie przejmuję wszystkim, ponieważ części do tego mam bardzo dużo tego typu różnych przełączników, więc jak mi się coś łamie, to nie stanowi to większego problemu. Oczywiście nie dotyczy to, dotyczy to tylko akurat tego typu części, natomiast z niektórymi trzeba bardzo ostrożnie, ponieważ jeżeli coś się uszkodzi, no to robi się bardzo duży problem. I teraz tak, duża ilość przełączników do wyczyszczenia. Bardzo dużo punktów, będzie tu kilkaset punktów do rozlutowania. Potencjometry praktycznie mamy tylko dwa. Te dwa, aha, jeszcze jest tu trzeci balansu na przewodach do wyczyszczenia. Będzie trzeba go na tokarce roztoczyć, tutaj nagwintować, ze względu na to, że jest nitowany i nie ma inaczej do niego dostępu. No i ten potencjometr głośności Alpsa, który pracuje jakoś bardzo dziwnie głośno, ale elektrycznie jest sprawny, mechanicznie słychać, co się tu dzieje. Oczywiście jeszcze tu będzie trzeba usunąć w parę miejscach klej. No nie dość, że są to jeszcze połączenia owijane, dodatkowo te połączenia owijane są jeszcze lutowane, więc choćbym chciał je odwinąć, tak łatwo później zawinąć, już się robi problem. Owijane są dlatego i lutowane, ponieważ nie jest to drut, tylko linka, więc musieli przylutować, bo inaczej by to się wszystko rozsypało. Teraz mycie, a później dalsze prace. Zacznę od wyszorowania gałek i panela przedniego. Proces mycia wzmacniacza. Spryskałem wodą. Akurat on już jest umyty, wypłukany. Nie pokazywałem całego procesu mycia, żeby nie mieszać tutaj za dużo, też żeby ten film nie był za długi, ale możemy tu jeszcze troszkę poprawić ten laminat. Z tyłu jeszcze nie został umyty środek chemiczny firmy Loctite. Temat ten już był omawiany w jednym z filmów. Nie jest to spłyn do mycia szyb. Pędzelek. Czasami jak jest wzmacniacz bardzo zanieczyszczony, czekamy około 5 do 10 minut, żeby ten cały brud, który jest, szczególnie osad z dymu papierosowego, żeby się rozpuścił. Następnie pędzelek, czyszczenie, szorowanie, porządne spłukanie ciepłą wodą. I w ten sposób można taki wzmacniacz wyczyścić. Jakiś komentarz na ten temat wrzuciłem na Facebooku. I dostałem taką odpowiedź, że jestem debilem i że tak się nie robi, więc dlatego kto to napisał, chciałem, aby on pokazał, jak to robi i ile wacików zużywa do wyczyszczenia wzmacniacza. Całość musi być dokładnie wymyta, każde miejsce, nie wystarczy tylko spryskać, ale trzeba również dostać się tam pędzelkiem. No, trochę tych przewodów jest tutaj do niego, ale tak to wygląda realnie.
oprawka. Całość można zrobić dwukrotnie, tak żeby bardzo dokładnie środek chemiczny rozpuścił brud. Czasami takie gniazdka, jak nie są pozłacane albo są zaśniedziałe, na przykład są one niklowane i taka jest śnieć, warto wziąć szczoteczkę i szczoteczką przetrzeć i one będą bardzo ładne. Taki film krąży w sieci, jak jakiś tam chyba Hindus myje jakiś wzmacniacz, garnkiem polewa go wodą. Oj, ten film wywołał ogromną burzę na świecie. Jak można coś takiego robić? Jak widać, bardzo dobrze to zrobił. Wielki plus dla niego. Ja tak robię od kilkunastu lat i nie mam z tego tytułu żadnych problemów. Co do transformatorów tego typu, nie ma problemu, że one dostaną wody, one i tak wyschną. Bądź są, to jest akurat transformator, który nie jest impregnowany ciśnieniowo epoksydem, żywicami. Jest otwarty, więc on wyschnie. Natomiast jeśli chodzi o transformatory toroidalne, no to z nim jest problem. Mamy tam wiele zwojów i wiele folii nawiniętych szczelnie. Takiego transformatora nie możemy w ogóle w wodzie zanurzyć. Chyba że jest to toroid, tak jak w niektórych modelach Pioniera czy Sansuya, który jest hermetycznie zalany w metalowej puszce, zalany jest żywicą epoksydową, to z tym transformatorem nie ma żadnego problemu. Można spokojnie go zatopić. Ale jeżeli mamy taki transformator goły, że tak określę, no to wtedy raczej tego nie polecam. Czyli polewanie go wodą. Ciepła woda. Płukujemy. Dopiero teraz można przystąpić do prac związanych z serwisem. Przynajmniej się nie pobrudzę. A to już jest duży plus. Więcej czasu zajmie suszenie tego wzmacniacza niż jego mycie. Bo mycie zajmuje około 10 minut. Oczywiście mówimy o takim wzmacniaczu jak ten, który jest praktycznie czysty. W niektórych przypadkach mycie jest bardzo skomplikowane, trudne. I należy użyć wtedy chemii, która jest nierozcieńczona. Tak jak tutaj mam chemię rozcieńczoną 1 do 4, czy 4 do 1. Natomiast w niektórych przypadkach jest to niewystarczające stężenie. Miejsce przygotowane wiele lat temu. Dokładnie to miejsce przygotowałem do mycia 5 lat temu. Brodzik na podwyższeniu. Ale możecie to zrobić również w wannie. Nie ma to większego znaczenia, albo na dworzu. Jakie to ma warunki, tak może sobie to wykonać. Technologia bardzo dobra. Przynajmniej sprzęt jest czyściutki, ładny. Później po wyremontowaniu nie ma żadnego brudu, nie ma żadnego smrodu. Jest dobrze. Ok. Ładnie to wygląda. Taki zwitek przewodzików, prawda? Ok. Teraz sprzęt trafia do suszenia. Suszenie można zacząć. Nie polecam tutaj sprężonego powietrza w sprayu, bo będziecie w przeciwnym wypadku bankrutami. Lepiej po prostu kompresor i sprężone powietrze. Bardzo dokładnie każdy element trzeba wydmuchać. To, że jakieś pozostałości wody zostaną w przełącznikach czy potencjometrach, to wszystko i tak nie ma większego znaczenia, dlatego że i tak wszystkie te elementy zostaną kompletnie rozmontowane do czyszczenia. Czas takiego suszenia to jest chyba minimum około pół godziny, a nieraz więcej. Ponieważ w jednym miejscu niby wydaje się, że zostało wyczyszczone, dmuchniemy, coś wyleci, osiądzie na następnym elemencie. No i w sumie więcej czasu zajmuje wysuszenie niż sama opcja mycia. Na co trzeba zwrócić uwagę? Przede wszystkim nie przeginać ciśnieniem na pistolecie. Ja mam tutaj 6 atmosfer ustawionych.
Druga rzecz, uważać na wszelkiego rodzaju papierowe naklejki, które podczas takiego mycia lekko rozmiękły. Klej oczywiście na nich się trzyma, tak jak na przykład na tej, czy ja, to jest akurat plastikowa, ale są jeszcze wewnątrz jakieś naklejki, które na przykład mają informacje o prądzie bezpieczników. Te naklejki należy pomijać podczas suszenia, dlatego że jak nią dmuchniemy takim ciśnieniem, po prostu klej zostanie, a papier namoczony odpadnie, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Wzmacniacz osuszony, jest ładna pogoda, robię to na dworzu. Jest kilkanaście stopni, słoneczko, co prawda już troszkę zachodzi. Tyle, ile się udało. Wysuszyłem. Całość jest już czyściutka. Można przystąpić do prac serwisowych. Nasadki przełączników, które są bardzo mocno zaśniedziałe. Mycie tutaj nic nie pomoże. Trzeba to tylko zrobić przy pomocy pasty polerskiej. Innej opcji nie widzę. Przynajmniej tak to robię od zawsze. Zawsze. Trochę to czasu zajmie, ale efekt będzie bardzo dobry. Czasami niektóre takie nasadki mają już taki problem, że metalizacja odkleja się od plastiku i wtedy już tym nic nie możemy zrobić, ale akurat w tym przypadku jest to wszystko w bardzo ładnym stanie i nie powinno być większego problemu. Parę minut na jedną sztukę i zdecydowanie wygląd będzie inny. I mamy taki efekt. Teraz można porównać jedną do drugiej. I jeszcze 7 sztuk. I na tym będą zakończone prace dotyczące mycia panela przedniego, pokrętełek i wszelkiego typu elementów obudowy. Powoli zaczynam już prace serwisowe. To jest płytka zasilacza. Kondensatory wymieniłem. Jeden był ok. Na przykład z wartości tych dwóch 470 mikro, jeden miał 410, drugi 495. No, duża rozbieżność, więc już wypadało wymienić, ale jak już wymieniałem, to wymieniałem całość, ponieważ oryginalne, te stare, po usunięciu były całe w kleju. Oczywiście klej usunięty również. Tutaj jest potencjometr jeszcze pewnie do regulacji zasilania. I ten potencjometr również jest tutaj czarny, brudny, zasiarczony. Trzeba go ładnie wyczyścić, ponieważ później może być problem z jego działaniem. No i przy okazji już wyjąłem potencjometry. Do regulacji chyba to barwy dźwięku. I tu jest potencjometr do regulacji głośności. Dosyć brudny już w środku. Głośno pracuje. Nie wiem jeszcze, o co chodzi, dopiero jak go rozmontuję, będę mógł coś na ten temat powiedzieć. Myślę, że nie będę Was już zanudzał czyszczeniem i rozmontowywaniem potencjometrów, bo na ten temat było już bardzo dużo filmów poświęconych bezpośrednio potencjometrom, jak i również pokazywałem te funkcje, te czynności na różnych innych filmach podczas renowacji różnych innych urządzeń. Więc to mogę tutaj spokojnie pominąć. Wydaje mi się, że sporo tych kondensatorów elektrolitycznych, które tutaj się znajdują, pomimo że wzmacniacz, tak jak wspominałem, był mało używany ze względu na to, że widać po nim, że jest niewygrzany, ale jednak różnice w pojemnościach będą pewnie dosyć duże. Także będą te elektrolity wymienione na nowe. Może nie wszystkie, ale na pewno spora ilość. Na pewno wymienię je, tak jak tutaj w bloku zasilacza, czy w bloku przezmacniacza gramofonowego. Tych dużych jeszcze nie mierzyłem, dopiero przystępuję powoli do pracy. Tutaj są dwa tranzystory do zasilacza, tu będą podkładki mikowe i nowa pasta termoprzewodząca. Jak na razie już
Minęło parę godzin, a to dopiero prace nad tym wzmacniaczem praktycznie się rozkręcają. Potencjometr zanieczyszczony, brudny, całość trzeba rozmontować. Ta sama opcja w tym potencjometrze głośności. I tu jeszcze pokażę tego malucha. Też wszystko czarne. Te małe PR-ki można rozłożyć. Można zdjąć ten kapturek plastikowy, ładnie wyczyścić i zmontować. Miałem pominąć kwestię potencjometrów, ale jednak pokażę. Mamy tu rozmontowany potencjometr głośności, jak również dwa potencjometry od regulacji barwy dźwięku. To są zanieczyszczone elementy ślizgów. To jest przyczyną złego działania takich potencjometrów. Ścieżki oporowe są w bardzo ładnym stanie. Te potencjometry też są troszkę zanieczyszczone. W tym miejscu widać czysty fragment warstwy srebrnej. Tu powinien być identyczny, jest zanieczyszczony tak samo tu, ale tu akurat to nie ma znaczenia. Najistotniejszy jest ten właśnie element wewnętrzny. Ślizgi mniej troszkę istotne, ale też brudne. Całość do wyczyszczenia i do zmontowania. Przy okazji, jak będę czyścił, to oczywiście jeszcze ten malutki potencjometr. I tak w ten sposób wszystkie PR-ki zostaną wymontowane. Ich jest tu chyba z 8 czy 10 sztuk w sumie. I też zostaną rozmontowane i wyczyszczone. Efekt później może być taki, że podczas regulacji, na przykład jeżeli potencjometr regulowany jest zanieczyszczony, podczas regulacji biasu czy 0 dC możemy minimalne ruchy wykonywać i zamiast płynnie się to zmieniać, będzie skakało w górę, w dół. Robi się problem z ustawieniem tego parametru. Więc po wyczyszczeniu potencjometry wrócą do łask i będą działały tak, jak byłyby nowe, ponieważ to są elementy, które praktycznie się nigdy nie psują. Jeszcze został mi tu do zrobienia, do wymontowania od balansu potek, ale to zamontuję, to złożę, za dużo naraz nie rozbieram, żeby po prostu tych elementów nie pogubić, żeby nie pomylić. Wszystko jest podzielone na poszczególne etapy prac. To już kiedyś pokazywałem na filmach, często taki odbój dorabiałem do tych czarnych potencjometrów Alpsa. Tu mamy ten odbój w stanie bardzo dobrym i on zostaje na miejscu. One z reguły się rozsypują wtedy, kiedy dostaną właśnie chemii do naprawy tego typu rzeczy. Ta chemia wchodzi w reakcję z tą gumą, czy tam z tym kawałkiem plastiku. Plastik się rozlatuje i potencjometr wychodzi poza swój zakres regulacji. Teraz trwają prace nad naprawą przez wzmacniacza gramofonowego. Zmierzę elektrolity, już zmierzyłem. Tu mamy 470 mikro, ma 500, ok. Ten elektrolit zostaje, ale na przykład tu był 100 mikro i on ma 80 kilka do wyrzucenia. Te dwa są ok. Tu jeszcze były dwa PR-ki, które zostały wymontowane w celu ich wyczyszczenia. Oczywiście podczas tych operacji muszę usunąć ten klej, który się tu znajduje. Klej, tak jak już kiedyś pokazywałem, usuwam gorącym powietrzem. Bardzo ładnie schodzi. Trzeba tylko trochę uważać, żeby nie podrapać laminatu. Temperatura 250 stopni. I można to bardzo szybko i ładnie usunąć. Akurat ten klej się ładnie daje zeskrobać. Laminat jest całkiem odporny. Opisy również zostają na miejscu. Praktycznie nie ma śladu. Zostają tylko odbarwienia takie, gdzie ten klej był. Laminat jest w jednym miejscu ciemniejszy, w drugim jaśniejszy. Płytka oczyszczona z kleju. Jeszcze można wziąć trochę rozpuszczalnika. Pytaliście mnie, co ma w tym słoiczku. Aceton. Jeszcze oczyścić, zmyć te małe resztki, które tutaj pozostały. I to by była cała praktycznie operacja usunięcia kleju.
płytki przez wzmacniacza gramofonowego. Gotowe. Kondensator jeden może wrócić na miejsce. Jeden będzie do wymiany. Niekoniecznie zawsze trzeba wymieniać wszystkie elementy jak leci. Wiadomo, że te starszej daty produkty wytrzymują dużo, dużo więcej czasu od tych współczesnie produkowanych. Trzy potencjometry przygotowane. Tu już są naprawione dwa od regulacji barwy. I tu już jest gotowy od regulacji głośności. Jeszcze nie można zapomnieć o jednej rzeczy. Dość istotny przełącznik. Jest to przełącznik, który rozłącza końcówkę mocy od przedwzmacniacza. I ten przełącznik również trzeba koniecznie wymontować i wyczyścić. To są takie detale. A, kabel sieciowy obciąłem z tej przyczyny, że wtyczka sieciowa nie miała taką, nie jest to, chyba się to nazywa wtyczka sieciowa Szuko, tylko że wersja wtyczki jest takim uziemieniem, a ktoś tu wywiercił otwór pod uziemienie standardowe, a ja zastosuję taką wtyczkę współczesną, uniwersalną, czyli już wymienię cały przewód sieciowy na nowy. Powoli zabieram się za czyszczenie przełączników. Rozmontowałem już 4 przełączniki. To jest standardowy ISOSTAT. I tu mamy płytki wewnętrzne od przełączników obrotowo-przesuwnych i tu jest taki dźwigniowy. Tak się one prezentują. Jak widzicie, brudne, suche, nie były niczym jeszcze pryskane. Może dlatego tak ładnie jeszcze wyglądają. Jeżeli byłyby wypryskane, wypsikane, mogłyby wyglądać dużo gorzej. Trzeba je teraz dokładnie wyczyścić, wypolerować, złożyć. Tych przełączników jest tutaj dosyć duża ilość. Zajmie to zapewne sporo czasu. Jak na razie to, co zrobiłem, czyli rozmontowanie, mycie, czyszczenie, wymiana paru kondensatorów, wymiana, wyczyszczenie potencjometrów, jakieś tam już kilka dodatkowych jeszcze czynności wykonałem, zajęło około 7 godzin pracy. A to dopiero wszystko się powoli rozkręca. Praktycznie nie ma ani jednej płytki, która byłaby już skończona. Ale jeszcze kilkanaście godzin, myślę, że około 20 godzin pracy, 25, powinna się ta operacja zakończyć. Zobaczymy jeszcze, jaka ilość kondensatorów będzie wymieniona. Postanowiłem, że każdy kondensator zostanie wyjęty, zmierzony i pod każdym kondensatorem, który zostanie wymontowany, oczywiście usunę cały klej. Kondensator, który będzie dobry, wróci na swoje miejsce. Przełączniki wyczyszczone. Wyglądają zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Teraz trzeba je posmarować. Też pytaliście mnie kilkukrotnie, co używam. Ale na ten temat też już chyba było kiedyś mówione. Troszkę, nie są takie ilości potrzebne tutaj. Gigantyczne. Oryginalnie te przełączniki pracują na sucho, ale trzeba je troszkę jednak posmarować, żeby zabezpieczyć przed zasiarczeniem ponownym tej srebrnej powłoki. Także nie pakujemy tutaj jakichś gigantycznych ilości tego smarowidła, czy tamtego smaru. Chodzi o to, żeby tylko były zabezpieczone przed dostępem jakichś tam gazów, które powodują degradację tej srebrnej powłoki. No. I w sumie taka ilość spokojnie wystarczy. Teraz można składać tego, już posmarowałem w środku.
część przełączników można w dość łatwy sposób zmontować. Z niektórymi jest to troszkę trudniej. No ale kwestia wprawy tak naprawdę. Pierwsza sztuka gotowa. Jeszcze zagięcie blokady i druga również będzie do zamontowania. W ten sposób trzeba wyczyścić wszystkie przełączniki, co jest tutaj jakby najbardziej czasochłonną pracą. I moim zdaniem jest to bardzo, bardzo istotna czynność przy renowacji czegokolwiek, dlatego że dużo firm, dużo serwisów wymienia kondensatory elektrolityczne, robią jakieś regulacje, natomiast przełączniki i potencjometry często są pomijane, a to jest bardzo ważna część całej renowacji. Przełączniki mam już naprawione. W międzyczasie jeszcze wyczyściłem 3 potencjometry regulowane, przekaźnik, zostały wyczyszczone styki. Styki są w idealnym stanie, nienaruszone, nienadpalone. Nie wymieniam tego przekaźnika, ponieważ jest to bardzo nietypowy produkt, praktycznie dzisiaj nieosiągalny. Także powoli działam. Teraz wszystkie płytki, które są już gotowe, a mamy jak na razie gotowe chyba 4 płytki, czy nawet 5, bo jest tak, gotowy zasilacz przez wzmacniacz gramofonowy, płytka z potencjometrem głośności, tu jakaś jedna płytka z przełącznikami, druga i trzecia. Te płytki mam już zrobione, więc pozostanie mi je teraz wyczyścić z pozostałości topnika, tak żeby były ładne. Fabryka oczywiście tego nie robiła, ale u mnie musi być wszystko ładnie wyczyszczone. Pędzelek, aceton, ręcznik papierowy i płytki będą ładne. Kilka kondensatorów elektrolitycznych wymieniłem. Nie wymieniam wszystkich. Nie ma to najmniejszego sensu. W każdym razie jeszcze będzie dużo pracy nad tą płytą główną. Jest tutaj spora ilość kondensatorów, które trzeba wymontować, zmierzyć, no i przede wszystkim usunąć klej i jeszcze kilka potencjometrów regulowanych do wyczyszczenia. Z potencjometrów jeszcze mam do zrobienia potencjometr balansu. Trzeba jednak też ograniczać ilość tych ruchów, jeśli chodzi o te obwody drukowane, ponieważ za chwilę zaczną się druciki urywać. Ok, jedna płyta wyczyszczona, ładna, przełączniczki gotowe, jeszcze kilka. Tutaj na tej płycie potencjometra głośności 2 kondensatory wymieniłem, miały już po 80 mikrofaradów ze 100. Zastanawiam się nad jeszcze jedną operacją, którą można by tu wykonać, ponieważ odciąłem kabel sieciowy, który był oryginalnie zamontowany, ale miejsca jest na tyle dużo, że można by zamontować na tylnej ściance gniazdo sieciowe. Myślę, że tą operację wykonam. Zajmie to około pewnie godziny dodatkowej pracy, wytrasowanie i wycięcie odpowiedniej wielkości otworu. Blacha co prawda jest dość gruba, jeśli chodzi o tą tylną ramę, no ale trochę więcej piłowania i zawsze to będzie jakieś rozwiązanie ciekawsze niż taki dędający przewód sieciowy i do transportu, i można sobie zawsze różne jakieś inne lepszej jakości przewody sieciowe zastosować. Jeśli chodzi o aceton, to już ten temat poruszałem wielokrotnie. Kupujcie aceton do mycia obwodów drukowanych w specjalistycznych sklepach dla lakierników samochodowych. Nie kupujcie
marketach acetonu, który często nie nazywa się aceton, nazywa się rozcieńczalnik acetonowy, acetonix, jakieś tam różne ma dziwne nazwy i często jest zanieczyszczony. Czasami zdarzyć się może, że trafi się aceton, który po wlaniu do szklanki jest w kolorze takim lekko żółtym. To jest wszystko zanieczyszczony produkt. To, co sprzedają w sklepach dla lakierników samochodowych, jednak moim zdaniem jest najlepszym produktem. Płytki brudne po lutowaniu, po topniku oryginalnym i tym, co został teraz po lutowaniu tych przełączników, po naprawie, po oczyszczeniu będą wyglądały bardzo ładnie. Nie jest to operacja jakaś tam strasznie czasochłonna, skomplikowana. Jak użyjecie acetonu dobrej jakości, nie pozostawi on na pewno żadnych takich białych nalotów. Natomiast po izopropanolu zdecydowanie taki biały nalot może wystąpić. Czasami operację trzeba powtórzyć kilkukrotnie. Zmienić papierki na czyste. Widać, że ten cały topnik zostaje na papierze. Płytki umyte. Jeszcze została mała praca mechaniczna do wykonania, czyli naprawa ostatniego potencjometru od balansu. Ale jest lutowany na przewodach, więc trzeba teraz zrobić mu fotę, tak żeby wszystkie przewody wróciły na to miejsce, gdzie były. Połączenia takie z drucików, ale pozawijane już troszkę tasiemką do odciągania cyny. Spoiwo zostało usunięte, ale jeszcze nie do końca. Trzeba troszkę powalczyć, żeby to wyjąć. I następnie operacja standardowa, tokarka, roztoczenie, nagwintowanie, rozebranie, czyszczenie. Potencjometr rozmontowany. Już jest zalany, wypsikany, jednak do przełączników nie dotarł środek smarujący w aerozolu, a jednak do tego potencjometru balansu dotarł. Widocznie bardzo mocno komuś przeszkadzało jego działanie i postarał się, żeby go porządnie wypryskać. Ale jak widzicie, siarczku srebra to wypryskanie nie usunęło. To jest przełącznik na tylnej ściance, który praktycznie jest nigdy nieużywany. Służy do rozłączenia końcówki mocy od przedwzmacniacza. Jest to pre-mine przełącznik. Bardzo często pomijany przez serwisantów. Bo nieużywany, nikt nie będzie nim ruszał, nic się nie będzie działo. Jest to bardzo duży błąd i bardzo duża pomyłka, że takiego przełącznika się nie czyści. Widzicie, jaki on jest zanieczyszczony? Później mamy taki efekt, że coś działa, coś nie działa. Gra ten jeden kanał, nie gra ten kanał. Okazuje się, że wystarczy na tylnej ściance lekko dotknąć przełącznika i już wiadomo, co jest tego przyczyną. Także proszę tego nigdy nie pomijać. Zawsze trzeba taki element wyczyścić koniecznie. A jeżeli już jest, czasami jest bardzo trudny dostęp, trzeba nieraz rozlutować bardzo dużo tych elementów typu gniazda RCA, no to ekstremalnie zróbcie po prostu zworkę, żeby on był połączony na stałe. I tak praktycznie taki przełącznik nie jest nigdy używany. Ewentualnie, jeżeli już nie robicie tego przełącznika, mamy tutaj coś takiego jak właśnie o input, output, czy odwrotnie, dać zworki. Takie metalowe zworki standardowe i ten problem też zostanie usunięty. Najlepiej taki przełącznik oczyścić. Jak widać, troszkę zarósł. Większość czynności serwisowych mam już zrobione. Mogę zaczynać składać. Podkładki pod tranzystory do zasilacza.
kondensatory filtrujące w super stanie. Nominalnie mają 10 tysięcy mikro, ten ma 11650, a ten 11250, czyli są w bardzo, bardzo dobrym stanie. Nawet nie będę robił żadnych poszukiwań. Zresztą kupienie takich kondensatorów o tych wymiarach jest praktycznie mało realne. Dałem nowe podkładki mikowe, ponieważ stare się rozsypały. I można składać płytkę zasilacza. Tu jest kondensator papierowy, który już został wymieniony. Zasobnik z gratami. Jak na razie to już chyba minęło 11 plus 11 plus 6, 17 godzin. 17 godzin pracy. Rekordowo na jeden wzmacniacz poświęciłem chyba 160 godzin pracy. Ale to była i renowacja, i przebudowa, wymiana około 300 elementów. Bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo wiele podejść. Jakieś projekty w programie typu CAD, wykonywanie elementów metalowych, wyjazd do firmy, która laserowo wycina elementy z blach. Druga płytka wróciła na miejsce. Aha, włącznik sieciowy, ten co popsułem, został zamontowany. Oczywiście nowe kondensatory papierowe. Teraz można przystąpić do składania całości. Potencjometr balansu również gotowy. W sumie nie są skomplikowane. Większość elementów trzyma się na płycie przedniej. To znaczy na tej ramie przedniej. Jeszcze oczywiście tutaj jest ta płyta główna do umycia z pozostałości topnika. Parę kondensatorów zostało wymienione. Część zostawiłem w oryginale. Niektóre, na przykład jeżeli ma 220 mikrofaradów, na pomiarach wychodziło, że ma 200, no to te zostały zamontowane nowe. Wzmacniacz zmontowany. Powoli nabiera wyglądu. Jednak podjąłem decyzję, że w tym miejscu wytnę otwór i zamontuję gniazdo sieciowe. Wykorzystam do podłączenia gniazda kawałek oryginalnego przewodu. Jeszcze do wymiany żarówka. No i oczywiście brakuje w nim tranzystorów mocy. Mam tu do zamontowania 4 tranzystory w obudowie TO3. Czyli będzie nowa pasta termoprzewodząca. Całość trzeba przygotować. Nie lubię robić tej czynności, dlatego że tam pastę ciężko się później myje. Ale tak trzeba.
nie nakładamy tej pasty zbyt dużo. Ona ma tylko zniwelować jakieś tam ułamki milimetra szczelin, które mogą się znajdować pomiędzy podkładką a tranzystorem. Nadmiar pasty i tak zostanie podczas składania wyciśnięty na zewnątrz. Jeszcze oczywiście trzeba będzie wykonać po uruchomieniu wiele regulacji. Jest tu chyba 10 albo 12 potencjometrów regulowanych, PR-ków tak zwanych. Czyli czeka mnie jeszcze studiowanie instrukcji serwisowej. Tranzystorki posmarowane, teraz podkładki mikowe i ponowne smarowanie. Komentarze na Facebooku. Wrzuciłem jakiś czas temu zdjęcie z jakiejś tam renowacji. No i oczywiście taki komentarz, że to się nie opłaca naprawiać. Ja bym takiego wzmacniacza nie kupił, bo on już nie będzie 100% w oryginale. A jak już ma jakieś elementy wymienione, to traci na wartości. Więc teraz to jest takie moje pytanie. Jak naprawić, żeby wszystko było w oryginale, skoro części nie ma? Drugie pytanie, czy ten wzmacniacz ma większą wartość po renowacji, sprawny, działający, gdzie jest kilka elementów nieoryginalnych, szczególnie chodzi o kondensatory, czy jest zepsuty, niegrający, ale jest w oryginale? Dla mnie ktoś, kto pisze taki komentarz, to nie ma pojęcia o tym, co czyni. Jeżeli tak by było, to tak naprawdę po co my to wszystko naprawiamy? Po co wy to kupujecie, po co to zbieracie, przecież to już nie jest w oryginale. Tak? To nie jest samochód przykładowo jakiś tam zabytkowy, gdzie każda wartość jest u takiego samochodu jest uzależniona od procentu zastosowanych oryginalnych elementów. Tak na przykład jest właśnie w samochodach zabytkowych. Im więcej jest oryginalnych podzespołów, tym wartość samochodu rośnie. Tutaj nie sądzę, żeby to miało większe znaczenie. Nie są to urządzenia typowo jakieś bardzo kolekcjonerskie. Mają raczej wartość sentymentalną, mają wartość odsłuchową. I to jest właśnie punkt zależny od tego, kto do czego to używa. To jak na to patrzy. Tu robiłem te pomiary, to już można zetrzeć wartość pomiarową tych elektrolitów. Jeszcze można się pokusić o to, żeby ten nadmiar pasty termoprzewodzącej, która wystaje spod tych podkładek, żeby to wytrzeć. Wtedy przynajmniej kurz nie będzie się do tego przyklejał. Trzeba zużyć kawałek, parę wacików. Później jeszcze szmatką przetrzeć, poprawić. I będzie ładnie. Teraz prace czysto mechaniczne. Czyli wytrasowanie i wycięcie otworu na gniazdo sieciowe. Wzmacniacz zmontowany. Uruchomiony, wykonane wszelkie możliwe regulacje, czyli ustawienie napięcia 9 V dla tranzystorów FET na wzmacniaczu gramofonowym, ustawione 32 V na zasilaczu, ustawiony bias, ustawiony 0 dC, wszystko już jest ok. 250 mA biasu, bardzo dużo, ale ten wzmacniacz chyba pracuje w klasie A, ponieważ po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach grania lub włączenia radiator ma około, myślę, 50 stopni, 45-50 stopni. No, tak dłużej ręki nie da się na niej podtrzymać, praktycznie na biegu jałowym. Ale wystąpił inny problem. Problem wystąpił w tym, że gra mi tylko jeden kanał. Prawdopodobnie się urwał jakiś drucik. Jeszcze go nie namierzyłem, ale najważniejsze to jest to, że końcówka mocy jest pełnosprawna dla kanału lewego i prawego.
tu mamy potencjometr głośności i jeżeli zrobię zwarcie na wyjściu potencjometru kanału lewego i prawego, zaczynają grać oba kanały. Czyli wygląda na to, że problem polega gdzieś tutaj na tym froncie, gdzie znajdują się wszystkie przełączniki oraz różnego rodzaju przewzmacniacze, na przykład choćby dla barwy dźwięku. Całość można tutaj ładnie położyć. Oczywiście przed tym położeniem trzeba rozpiąć tą taśmę, ten przedłużacz przełącznika. No i trzeba zacząć analizę, co się mogło tutaj urwać. Nie sądzę, żeby to była usterka elektroniczna, ale raczej sądzę, że jest to usterka mechaniczna. Teraz trzeba przeanalizować mechanicznie, poruszać tymi wszystkimi przewodami i znaleźć przyczynę niedziałającego jednego kanału. Dosłownie 3 minuty, usterka zlokalizowana. Urwany był jeden przewód sygnałowy od kanału lewego. Żarówka oczywiście wymieniona. Nawet posiadam takie żarówki antyczne z lat 70. w takich metalowych oprawkach, tak jak w oryginale. Kiedyś udało mi się kupić sporą ilość takich właśnie antycznych żaróweczek i teraz wykorzystuję. Wzmacniacz wyregulowany, zmontowany prawie, jeszcze tylko parę gałeczek. Wypolerowane przełączniki od razu ładnie wyglądają. Umyty front panel, nie jest już taki żółty, brudny, z nalotem. Praktycznie wszystko zostało już tutaj zmontowane. Jakiś, bym to określił, baran za przeproszeniem, czy nie za przeproszeniem, próbował zdjąć gałkę. Tutaj podrapał ten panel przedni. Gałka jest przykręcona na śrubę. Próbował prawdopodobnie ją zdjąć, podważając, dłubiąc. No, trochę to nieciekawie wyszło. Gałkę trzeba zamontować. Tu chyba jest kluczyk 2 mm potrzebny do zamontowania gałki. Dokładnie. Śruby z wierzchu nie widać. Znajduje się tutaj, schowana jest pomiędzy ramą a panelem przednim. No ale tak to bywa. Sprzęt ma kilkadziesiąt lat i różne osoby brały udział tutaj w jego próbach psucia lub próbach naprawy. Gałeczka zamontowana. To jest jedna jedyna gałka, która jest montowana na śrubę od głośności. Pozostałe są standardowe na wcisk. Trzeba tylko je odpowiednio poustawiać, ponakładać i procedura serwisu będzie zakończona. Jeszcze tylko troszkę przetrzeć obudowę i praktycznie to by było na tyle. Jak widzieliście, niewiele elementów było w nim wymienionych, ponieważ nie miało to najmniejszego sensu. Aha, jeszcze włącznik sieciowy, znaczy włącznik sieciowego, popychacz włącznika sieciowego. Oryginalnie był naklejony, stąd nie chciał mi zejść i się ułamało. Teraz również zrobię tak samo i nakleję. No jedną rzecz trzeba czasami zwrócić uwagę, ponieważ plastiki nie mają pozycjonowania w stosunku do tego aluminium i tego nacięcia, więc czasami się zdarza taka sytuacja, że gałka nie pasuje idealnie centralnie na środek. I wtedy warto porównać kilka i dopasować. Tu jest w miarę wszystko jak najbardziej w porządku. Wzmacniacz gotowy, gałki założone, włącznik sieciowy zamontowany. I jeszcze naklejeczka. Zmienił się wzór naklejki. Wtedy było takie RA odwrócone R i A. Teraz jest napis Retro Audio. Wzór, logo Retro Audio jest znakiem prawnie chronionym. No i oczywiście taka naklejka trafi na kondensator. Druga ewentualnie w mniejszym rozmiarze na tylny panel. Jeszcze tylko zamontowanie obudowy i ponowne sprawdzenie wzmacniacza. I na tym będą prace praktycznie zakończone.
Wszystko działa jak najbardziej poprawnie. Tu mamy wymieniony zestaw części. Jest tutaj kilkanaście kondensatorów, włącznik sieciowy, żarówka, trzy kondensatory papierowe. No, dokładnie razem, jeżeli połączymy to z włącznikiem, to mamy 5 kondensatorów papierowych. Trochę elektrolitów i żarówka. Tak wygląda cała renowacja. Zajęło to ponad 20 godzin pracy. Z tyłu oczywiście, tak jak mówiłem, zostało zamontowane gniazdo sieciowe i EC. W ten sposób. Estetycznie to wygląda. Nie ma żadnego ogonka. Typu kabel zamontowany na stałe. Wzmacniacz przygotowany do sprzedaży. Teraz dopiero mogę taki wzmacniacz oddać w dobre ręce. Co prawda wcześniej też można było go sprzedać w takim stanie, w jakim był, ale jednak wiązałoby się z tym, że mogłyby wystąpić jakieś problemy z działaniem przełączników, potencjometrów. No i później wyjdą z tego dodatkowe komplikacje, na przykład jak reklamacja, koszty wysyłek. W ten sposób po zrobieniu teraz tej renowacji uniknę tego typu problemu. Obudowa fornirowana zostaje w oryginale. Z góry wygląda ładnie, z boków jakieś drobne porysowania. Tu gdzieś jest uszczerbione, w tym miejscu coś uszczerbione, ale to już pozostawiam użytkownikowi, który ewentualnie kiedyś może to kupi, żeby sobie sam taką obudowę oddał do stolarza i ofornirował. Dobre zrobienie takiej obudowy u stolarza, który naprawdę wie, co i jak zrobić, kosztuje między 500 a 1000 zł. Szczególnie chodzi o to, żeby później nie było takiego efektu, że fornir po jakimś czasie pęka. Dlatego, że wielu stolarzy stosuje nieodpowiednie kleje, kleje stykowe, które później potrafią gazować. Taka obudowa po nagrzaniu, ten fornir po nagrzaniu pęka. No, troszkę mam już doświadczenia, ponieważ 10 lat zajmowałem się produkcją zespołów głośnikowych. Sam osobiście fornirowałem i coś na ten temat mogę powiedzieć. Bardzo często tego typu obudowy po fornirowaniu wyglądają na zdjęciach super, jednak po jakimś czasie lub po dokładnym obejrzeniu okazuje się, że jest to często niedopracowane. Również często stolarze stosują nieodpowiedni lakier. Lakier typu lakier obejca, nakładają to pędzlem zamiast pistoletem. Często również jest tak duża ilość lakieru wylana na fornir, że zaklejone są wszystkie pory, cała struktura forniru. Także tak jak wspomniałem, dobre zrobienie obudowy nie jest proste. Wymaga dużo czasu i sporo doświadczenia.